Marcin, przetrzymaliście kibiców po raz kolejny, bo i z Jagiellonią, i z Lechem Poznań stalowe nerwy, można powiedzieć, u was. No tak, wiadomo, że my byśmy chcieli trochę wcześniej zapewnić sobie spokój, ale no tak się ułożył mecz. No, piękny strzał Mączyńskiego i przegrywaliśmy 1-0, ale ta pierwsza połowa nie była udana w naszym wykonaniu. Druga już lepsza i cieszymy się, że nie tylko musieliśmy patrzeć na wynik meczu Legia z Podbeskidziem, ale sami na boisku zapracowaliśmy na to, że zostajemy na kolejny rok w Ekstraklasie. No właśnie, trener Gąsior powiedział, że odciął was od tego meczu Legii. Nie mieliście jakiejś tam informacji, jaki jest wynik? Trener przed meczem powiedział, żebyśmy po prostu wyłączyli głowy, nie szukali tego wyniku gdzieś tam czy po trybunach, bo wiadomo, że te głosy gdzieś tam, kibice też są nasi i na pewno próbowali nam przekazać jakieś pozytywne informacje, ale no my się skupialiśmy na pewno na boisku i może chłopaki na ławce mieli jakieś informacje, ale nam do nas było ciężko dotrzeć na boisku i robiliśmy po prostu swoją robotę na boisku. To był najbardziej nerwowy czas ostatnie tygodnie, czy jakoś udało ci się wyciszyć przed tymi najważniejszymi meczami? Powiem szczerze, że ten dzisiejszy mecz, byłem przekonany, że zostaniemy w tej Ekstraklasie, bo ostatnie mecze pokazały, że naprawdę na to zasługujemy i zdobywaliśmy punkty naprawdę z bardzo dobrymi przeciwnikami. I myślę, że wielu w nas nie wierzyło. Jakby spojrzeli na ostatnie, powiedzmy, 6 kolejek, to raczej dużo osób by powiedziało, nie, ta drużyna już nie ma szans i raczej liczyli się z tym, że trzeba będzie przychodzić na boiska pierwszej ligi, ale zrobiliśmy im psikusa i zapraszamy na kolejny sezon Ekstraklasy. Dziękujemy bardzo. Dzięki.